Tutaj będzie temat o uprawie borówki amerykańskiej, najlepszego owocu na świecie. Odcinek po odcinku będziemy dochodzili do perfekcji. Ja zapraszam do kontaktu, jeżeli chcesz posadzić swoje borówki z dożywotnią gwarancją, chętnie pomogę, doradzę. Numer kontaktowy zostawiam, a ja co życzę, miłego oglądania. 2 lata temu wykopałem najmniejszą sadzonkę borówki, no bo widocznie przy sadzeniu, przy browie było mniej torfu i stała w miejscu. I zaraz się pokażę, zrobimy materiał właśnie o karbomacie i to nie jest żadna reklama, tylko właśnie doświadczenie z kilku sezonów i zobacz, tak naprawdę temat bardzo poważny, bo to jest produkcja. Już za 7-6 miesięcy tu będzie owoc, który nawet i może kosztować 20 zł kilogram, a na takim krzaku parę kilogramów może być, więc to jest i biznes, i ciekawy temat i chcę też iść w takim kierunku, żeby to miało jakiś sens nagrywać. No i wykopałem cholerę, na zdjęciu widać bryłę korzeniową, jakie to wszystko było malutkie i też na plantacji takich krzaczków jest dużo takich malutkich, które wyciągnąłbym jedną ręką. No i cóż, przesadziłem ją właśnie w donicę i wysypałem dookoła karbomatem. No i zobacz, tam za dworzu wieje zimno, śnieg, a tu jaki był piękny widok. No i jest, zieloniutkie listki, patrz, tego krzaczka właśnie wykopałem z plantacji, jaka bida. No i obsypałem dookoła karbomatem, minęło 2-3 miesiące, już nie pamiętam, zobacz, był już problem z wyjęciem z donicy i patrz, jaki kolor liści. No i ten krzak później był na balkonie, no dałem dziewczynie i widzisz, krzak zniknął, bo i nie ma dziewczyny i krzaka, ale został nagrany materiał, spójrz, jakie listki, jaka to była kondycja, a nie zawsze udawało mi się podlewać. No bo wiecie, znacie mnie widzowie, że czasami człowiek zapomina i naprawdę pod tym względem rewelacja, bo widzisz, te kwasy fulwowe, huminowe, no i ta struktura tego karbomatu sprawia, że te korzenie no pięknie rosną, mają gdzie rosnąć, no i tutaj jest naprawdę ogromna przyszłość, no i zdecydowanie żywotność torfu kwaśnego, trociny, to jest do 5 lat, a tutaj zaś to jest trwałość na 15-20 lat. Widzisz, jak te korzonki mają gdzie po prostu rosnąć, mają przestrzeń, no i można różnie sadzić i z ziemią mieszać pół na pół, no wiele kombinacji, ale to już na numer kontaktowy, który podaję na początku odcinka, no rozmowę telefoniczną i zobacz jaki widok, jakie krzaczyska zielone, a zaraz będę musiał iść i kusać ten zimny wiatr. A teraz mamy minus 4 zimno, no i takie właśnie wory otrzymałem od pana Dezyderiusza z firmy Carbohort. Dziękuję w imieniu widzów, no bo te worki mogą trafić właśnie do was, 20 litrów PH4, idealny do borówki, więc zapraszam do kontaktu, numer telefonu zostawiam teraz właśnie też jeszcze na końcu odcinka, no bo myślę, że warto. No i cóż, niech się robi ciepło, ale przed tym zrobieniem ciepło trzeba jeszcze zrobić cięcie. No na razie jeszcze siłkowanie, ale myślę, że od poniedziałku po walentynkach już będzie cięcie borówki i będą na pewno materiały, więc obserwujcie, subskrybujcie, łapkujcie. No i też nie wkurzajcie się, że to wam takie produkty wciskam, bo ja ich nie wciskam, a pokazuję najlepsze rozwiązanie w uprawie błękitnego złota. To nie jest kanał o życiu, o jakimś tam komentowaniu polityki życia gwiazd. To jest poważny biznes, tak naprawdę. Hej!